To co mam w ręku, to jest hamak mojej produkcji z materiału bardzo odpornego na rozciąganie, wodoodpornego, zbrojonego w takim splocie ripstop. Pokażę wam z bliska. To jest hamak mojej produkcji. Ciężki nie jest, myślę, że ma, nie ważyłem go, ale na pewno mniej niż pół kilo, 400 gram. Zaraz go rozłożę, pochewkę, ale tu i mam otwierane z dwóch stron. I zobaczymy, jak on w ogóle wygląda. Sam teraz będę go pierwszy raz testował. Hamak na razie jest w fazie testów. Jutro będzie pierwsza nocka na nim. Hamak został wykonany dla Kamaza specjalnie. No i mam trochę doświadczenie w szyciu, bo pracuję przy maszynach do szycia. Więc zrobić dla mnie taki hamak nie jest problem. Jeśli Kamaz oglądasz, to mam nadzieję, że będziesz zadowolony. No. Pokażę wam z bliska może, jak został wykonany ten hamak, żebyście sobie zobaczyli. Tu mamy zawieszenie hamaka, schodzi. Szwy są potrójnie przeszyte, zaszewki na początku, na końcu. Zawinięcie takie zrobione po całości, z jednej, z drugiej. Tutaj moje logo. To samo zaszewki. Pokrowiec z moim logiem. No i tak się prezentuje. Widzieliście, moi drodzy, wykonanie. Możecie się tak położyć, rozłożyć. Możemy się tak na nim położyć. No, mam trochę brudne buty, nie chcę go już uświnić, ale jest wygodny. Dobrze, nie będę się tu z wami już rozgadywał. Ja się kładę hamaku i trochę poczytam książki. Jeśli Kamaz oglądasz ten filmik, pozdrawiam cię serdecznie. Niebawem do ciebie przyjedzie paczka. Oczywiście jutro będę spędzał na nim nockę. Zrobię taki pierwszy test i wtedy ci wyślę. Pozdrawiam serdecznie. Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i życzę miłego weekendu majowego. Na razie.